Teraz w Niemczech każdy będzie mógł zmienić sobie płeć. O tak, pod naciskami genderowego lobby oraz transposłów i posłanek, Niemcy pozwolą na to, żeby płeć można było zmienić za darmo raz do roku w urzędzie. O co dokładnie chodzi? W ostatnich miesiącach Bundestag pracował bardzo intensywnie nad tym, żeby wprowadzić nowe prawo, które miałoby zastąpić tak zwany transeksualny gesetz z lat 80. Jak dotąd w Niemczech oczywiście można było być transeksualistą. Każdy mógł tak zwaną płeć metrykalną sobie zmienić. Pod warunkiem, że, że dostanie zaświadczenie od psychologów, od... Ekspertów medycznych, że taka zmiana jest konieczna medycznie. U niektórych osób cierpiących na zaburzenia tożsamości płciowej, w ekstremalnych przypadkach, operacje, przyjmowanie hormonów może polepszyć stan. Są to wyjątki, ale one istnieją. Dla wielu transseksualistów początkiem jest właśnie zmiana płci metrykalnej czyli takiej na papierze, w dokumentach. To jednak. Oczywiście, aktywistom lewicy nie wystarczało. Według nich pójście do lekarza, przejście do tego procesu, no, godzi w ludzką godność. Teraz zmiana płci w urzędzie będzie uproszczona do jednej deklaracji. Niemcy będą oferować swoim obywatelom i obywatelkom trzy rodzaje płci: będzie płeć męska, żeńska i różnorodna. C cokolwiek to oznacza to od jakiegoś czasu już tak funkcjonuje w Niemczech. Teraz będzie jednak na wyciągnięcie ręki dla każdego, również dla osób nieletnich. Ale po kolei. O co chodzi w nowym prawie? Nowe prawo wprowadza nie tylko opcję zmiany płci na pstryknięcie palcem, ale też surowe kary dla tych, którzy się z ideologią gender nie zgadzają. I co może najgorsze, ogranicza też prawa rodzicielskie, władze rodziców nad własnymi dziećmi. Zacznijmy więc może od tego. Zelbstpersztymonckckie Z, które teraz wchodzi w Niemczech, sprawia, że już czternastoletnie dzieci będą sobie mogły. Płeć zmienić o tak. A mówiąc jeszcze dokładniej, to czternastolatkowie będą mogli samodzielnie. Złożyć podanie o zmianę płci. Takie podanie jednak będą mogły składać już dzieci 10, 12, siedmioletnie, pięcioletnie letnie pod warunkiem, że podanie złożą rodzice. W przypadku osób czternastoletnich i starszych, jeżeli rodzice się nie zgodzą na zmianę płci dziecka, to wtedy wkroczy sąd. I sąd Urzędnicy będą decydowali za rodziców, czy ich dziecko pozostanie oficjalnie chłopcem czy dziewczynką. Oceniając obecną uśmiechniętą, tolerancyjną, postępową atmosferę w Niemczech, to rodzice, którzy się na takie zmiany płci metrykalnej u dzieci nie zgadzają, no, będą na pozycji przegranej. Sądy będą decydować na korzyść zmiany płci przeciwko rodzicom. To się dzieje już w wielu miejscach na świecie, na przykład w niektórych Stanach Ameryki albo w Kanadzie. Aktywiści gender z Niemiec dopieli też jednego z najważniejszych swoich celów. Udało im się wprowadzić cenzurę i kary za sprzeciwianie się ich ideologii. Nowe prawo sprawia bowiem, że jeżeli ktoś sobie tą płeć metrykalną na stryknięcie zmieni, no to jego dawna tożsamość, również imię, również tożsamość płciowa, one stają się tabu. 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 Jeżeli więc ktoś poda praw pierwotną pierwotną tożsamość lub płeć transeksualisty, to będzie mu groziła kara do 10 tysięcy euro. Piotrek teraz identyfikuje się jako Kasia, ty nazwiesz go Piotkiem, do 10 tysięcy euro kary. Kasia teraz identyfikuje się jako Piotrek, no a ty powiesz, jaka jest płeć tej osoby? Do 10 tysięcy euro kary. Ciekawie robi się też, jeżeli chodzi o miejsca tylko dla kobiet o szatnie, o przebieralnie o miejsca, gdzie, gdzie ludzie wymagają trochę więcej prywatności. No i nowe niemieckie prawo pozostawia teoretycznie właścicielowi decyzję, czy na przykład na jego basenie, w jego szatniach mężczyznom będzie wolno wejść do szatni dla kobiet. Taka jest teoria. Jednak w praktyce w praktyce będzie to pewnie wyglądało zupełnie inaczej. No bo jeżeli dana osoba zmieni sobie płeć metrykalną, no to wtedy dokumenty tej osoby będą potwierdzać, że tej zmienionej płci naprawdę jest. To stwarza problemy, no bo wyobraźmy sobie taką sytuację. W Niemczech istnieją lokale tylko dla kobiet, tylko dla mężczyzn. Są to na przykład sauny albo na przykład bary, tylko dla gejów, tylko dla homoseksualnych mężczyzn. No i jeżeli do takiego lokalu będzie chciała wejść kobieta, jej dokumenty będą poświadczać, że jest mężczyzną, no to co? Ktoś na wejściu zmusi kobietę do, do inspekcji krocza? Tak samo kobiety, którym będzie przeszkadzała obecność danego mężczyzny w ich szatni. No, na jakiej podstawie będą mogły go te kobiety wyrzucić z tej szatni? Przecież on oficjalnie jest kobietą. Ona jest. Mm -hmm. Właśnie się dowiedziałem. P duszą i ciałem. Ona jest P. Pe... Mm -mm. To jednak, co wczoraj jeszcze było żartem, dzisiaj już jest rzeczywistością. No i w nowym niemieckim Zelmspesztümunskzec jest taki mały dowcip, skierowany niestety w kierunku mężczyzn. No bo w Niemczech, podobnie jak w Polsce, gdyby wybuchła wojna, no to mężczyźni muszą iść do wojska, żeby bronić ojczyzny, a kobiety nie muszą, bo jest równość. Co więc, jeżeli, nie daj Boże, wybuchnie wojna, no i w Niemczech faceci będą musieli iść do wojska? Czy będą mogli podać się za kobietę i do wojska nie iść? Tak i nie, no bo Selbstbestimmunggesetz wprowadza pewną blokadę. Jeżeli wojna już się rozpocznie, to w tym momencie nowe prawo zostaje zawieszone. W wypadku wojny mężczyźni będą musieli pozostać mężczyznami, no i bronić ojczyzny. Ten problem jednak da się rozwiązać i wystarczy zmienić sobie płeć zawczasu. Na przykład teraz, no i po trzech miesiącach, nasza nowa tożsamość zostaje oficjalnie potwierdzona. Jak nie ma wojny, stajemy się kobietą. Kto przegłosował w Niemczech ten cudowny pomysł? Jedną z najciekawszych osób, które te pomysły w Bundestagu przeforsowały, jest Markus Tessa Ganzler. Ganserer od niedawna uważa, identyfikuje się jako kobieta, nosi bardzo ładne, bardzo dzielne, bardzo odważne peruki i jest już Niemką. Będzie dzięki nowemu prawu. Będzie Niemką, a nie Niemcem. Nie tylko Niemką, ale też matką, bo Ganserer identyfikuje się właśnie jako, jako matka swoich dzieci. No bo jakby się ktoś zastanawiał, osoba widoczna na zdjęciu była wcześniej w heteroseksualnym związku, em, doczekała się potomstwa i teraz uważa się nie, nie za ojca tych dzieci, tylko za matkę. Myślę, że taka postawa w sumie świetnie oddaje o co w nowym prawie w Niemczech chodzi. Chodzi oczywiście o uczucia. O. Subiektywną rzeczywistość. No, bo jeżeli nie potrzebujemy żadnego potwierdzenia od ekspertów, od medyków, lekarzy, a podobno nauka jest po stronie lewicy, prawda? No, ale skoro nie potrzebujemy żadnej nauki, żadnych testów, skoro możemy swoją tożsamość po prostu od tak wybrać i, jak się zdaje, jesteśmy nieomylni, no to jakie znaczenie ma rzeczywistość, jakie znaczenie ma biologia? Oczywiście żadne, no bo, no bo jeżeli ojciec może być matką, no to my już dawno w takim razie my, Niemcy Niemcy dawno już przekroczyły pewien Rubikon. I ja nie sądzę, żeby w najbliższym czasie był z tej wycieczki jakiś powrót. Jakby ktoś chciał, to w Niemczech płeć może sobie zmienić ym, od 1 sierpnia. Od 1 sierpnia można składać podanie, a 1 listopada ustawa wchodzi na pełnej parze i obiektywna rzeczywistość w Niemczech przestaje istnieć. <laughs> Z fartem, Deutschland.